dla kanału Papi TV na Live Game'ie Lara Croft. Nie. Hania, Hanusia Wielka. Hanusia Wielka, żadna Lara Croft. Ale trochę taka stryweczka. Lepsza. Jak ta, albo z Ben 10 na przykład wyglądam, albo nie ma mocnych, wiesz, ta ruda. Aha! Skubaniutka, no. Faktycznie. Chociaż powiem ci szczerze, że jestem takim trochę creepy fanem Lary Croft. Jakbyś ty miała takie jeszcze dwie klamki. To... Mam w samochodzie. Tak? Nie, no. Yeah, Hania. My powinniśmy iść razem na imprezę techno, ale z jednym zastrzeżeniem. Ty dobierasz mi stylówę. Nie no, dobrze się ubierasz, no nie się rzucasz w oczy. Słuchajcie, Hania się śmieje, bo raz byliśmy na imprezie techno i ja myślałem, że idę normalnie do klubu na balety, a tam chamskie techno i się nie wpisałem w tłum. Natomiast live game, Hania. Live game, no. Za tobą pierwszą konkurencję. Ale oczywiście mimo tej koszuli zawsze przystojny, nie? To Hania, jest trochę między nami feng shui, czy jest? Oczywiście, że jest. No bo ja pytam na nasz pierwszy wywiad i ty się tak chyba, ty się tutaj krępowałaś, trochę ja ciebie też. Nie, ja się nie krępowałam. Ja się krępowałem, tak? Trochę tak. Skrępowałam cię? Trochę tak. Nie. A no to śmiesznie w sumie. Hania, live, mam tu się wytłumaczyć, że do siebie cholewki smolimy, kamera podkręca. Ale no to jest najciekawsze, co tam jakieś inne rzeczy. Live game to nie, to bardziej romansidła ludziom. Tak. My byśmy mieli dobry materiał na romans razem, tylko no ty tak, daleko no mieszkasz. To, ale to się możesz przeprowadzić, nie? Zobacz, tylko ładna. Poczekaj, jak strony byśmy byli... Ty taki wysoki jesteś, wszystko się zgadza. Ja właśnie dzisiaj rozmawiałem z operatorem przy kobietach i ja mówię, widzę minus 1,60 m, się trzęsę, nie? Naprawdę. Aha, ale życzę mu. No ja tak lubię po prostu. Lubisz dla mnie drobne, filigranowe kobiety i ja... Wariujesz. Tracę kontakt z rzeczywistością. No pogadajmy trochę o tym live game'ie, jak to wszystko wygląda. No to bo, pogadajmy. Bo rozmawialiśmy wczoraj razem przez telefon. No. I właśnie mówiłem tobie, że konwencja ma być tego taka, że widzowie, że influencerzy mają cierpieć. No i faktycznie to jest siłowanie na rękę z kaktusem. Ja cierpię właśnie. Mnie boli bardzo ręka po tym wszystkim. A ktoś ciebie całował w tą rączkę, na kolanku drzewa. No tak, ty akurat. No, ale tak to nie wiem. No, dla mnie tragedia. Wiesz, ja nie mam szans na przykład siłowo zwyciężyć tutaj z praktycznie żadną dziewczyną, bo jestem drobna, nie? Więc, no, więc dupa, idę do domu zaraz. No właśnie, bo ci, którzy na pewno dostajesz DM-y, kiedy wystąpić na jakiejś świrkowej gali MMA, natomiast mało kto wie, że jesteś bardzo filigranowa. No tak, ale wiesz, no dzisiaj nawet znowu dostałam, ale ja w ogóle mi się nie chce występować w tych wszystkich galach już. No myślę, że byś musiała pewno z rok się przygotowywać, nie? To przygotowanie fizyczne musiało pójść. No ale ja bardziej wolę i tak, wiesz, umysłowy wysiłek, niżeli fizyczny. W sensie ja uwielbiam sport, ale nie interesuje mnie występowanie na galach i bicie się. Dla czyli mnie... co, na rolki byśmy razem mogli pojechać? No, rolki jak najbardziej. Na rower? Ostatnio, słuchaj, no. Byłam na rolkach i tutaj mam takiego siniaka na pół pośladka, no, okay. Mi się wywróciła. Niefortunnie. Ja lubię bardzo rolki. No, ja też lubię rolki. Czyli jakbyśmy na jakąś randkę, bo wiem, że nie można zrobić na sam spacer, to byśmy poszli na rolki i na jedzenie. No i czyli jedzenie tak. I rolki. Najpierw jedzenie. Dziewczyna najedzona, to dziewczyna szczęśliwa. Albo byśmy zrobili jedzenie, rolki, jedzenie. O, to najlepsze. Tak by to poszło. I Hania, czyli mówisz, że odrzucasz te inne rzeczy. Ja ostatnio właśnie pod twoimi jakimiś komentarzami dałem się w batalię z ludźmi, którzy wiedzą lepiej o tobie na twój temat i ja nie boję się tego mówić, o tym chętnie mówię, że jesteś chyba jedną z produktywniejszych performerek na polskim rynku, bo dajecie różnej jakości content, różnotematyczny i też siedząc swoje filmy na przykład z Kurczwilem, ty fenomenalnie wchodzisz w rolę. No ale widzisz, kto ma to rozumieć, jeśli większość nawet nie wie, kim jest performerka, nie? Z angielskiego. No, komu to chcesz tłumaczyć? Większość ludzi po prostu nie ogarnia takich rzeczy. Ja nie będę nad tym ubolewała. Wiadomo, że to jest jakby jakaś forma sztuki, czy tam nawet właśnie jakiejś takiej prezentacji, jakiegoś show, a nie rzeczywista. Ja w ogóle prywatnie to jestem jeszcze inna, nie? No bo to jest i tak wciąż Hanusia Wielka, a prywatnie Hanna Barwiarczak jest zupełnie kimś innym. Zgadzam się. Nie, bo myślałem o naszej wczorajszej rozmowie, jak rozmawialiśmy o tym wszystkim, tutaj się muszę zgodzić. A powiedz mi, kiedyś też będę bił się do naszych prywatnych rozmów, odwodził. Nie wszystkich, nie będziemy wlejali wszystkich to. Powiedz proszę, czy ty masz jakieś takie parcie albo chęci, żeby może
zmienić innych zdanie na swój temat, czy ty po prostu pozostajesz tym, co robisz i uwierzysz, że jest to okej? Okay? Nie, ja w ogóle mnie nie obchodzi zdanie obcych ludzi. Ja mam bardzo dobrze w domu, w rodzinie, z przyjaciółmi. Mam takie wsparcie, taki legion, wiesz, wsparcia rycerzy, no, że wiesz, ja nie potrzebuję udowadniać nikomu niczego, bo i tak zawsze zwycięsko wracam po prostu i prywatnie mam poukładane życie, także tu mogą ludzie myśleć o mnie cokolwiek chcą, ale ja prywatnie mam super, więc nie potrzebuję nic, wiesz, zmieniać ich zdania. Ania, kiedy idziemy razem na jakąś imprezę techno? No, nie wiem. Poznań Tama. Tak? Tak. A którego to jest? Tama to jest klub i jest co weekend. Aha, no to zobaczę. Czy Hanusia, przyjedź do mnie. Czy Hanusia Wielka przyjmie zaproszenie Wojtka, Papiego TV, czy Wojtek przyjmie zaproszenie Hani? Ja proponuję, żeby mężczyźni zawsze zachowywali się elegancko i przyjechali po kobietę. Rozumiem. I gdzie byście poszli w Warszawie, Hania? A to nie będziemy, wiesz, tutaj zdradzać. Czyli to było skrót między nami. Chcielibyśmy tę akurat chwilę spędzić prywatnie, nie? Ale razem. Rzecz jasna. A, jaki kurde się uśmiecha. Trochę mnie Hania krępuje, teraz powinienem tak robić, wiesz, palcami. To rumieniłeś się. Tak? No. To widać. Trochę tak, no. Ale mówiłem ci, Hania, uczyłem słabość, także... Dobra, Hania, nie będziemy tutaj przedłużać. Dziękuję tobie za rozmowę. Mam nadzieję, że cię jeszcze zobaczymy i nie wiem, czy słyszałaś, które krzyczałem, Hania, trzymam cię mocno kciuki. No, słyszałam, dziękuję ci bardzo. Także doping od Papiego był. Był, dziękuję. Ja myślę, słuchajcie, muszę tej Hanie objąć jakimś takim wsparciem, żeby sama nie była, a nie było cię siostry Hani. Ja chciałabym po prostu ci podziękować, bo od początku dajesz mi takie wsparcie mentalne. Ja mówiłem, że Hanie dam ci trochę ciepła, takiej mocy. Jest. Dobra, ty buziaczek dla mnie. Tyle od nas, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Pa. Dzięki, Hania.